Dobry Państwu wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym filmie ze Stalowej Woli. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Jelczach serii M101i, czyli 10-metrowych autobusach marki Jelcz, producenta spod Wrocławia, który produkował te autobusy w sumie jako pierwsze z tej serii, można powiedzieć, wyglądowej, dlatego że tak naprawdę to do Salusa upodobniono Mastero, a nie odwrotnie. Wcale nie był pierwszy ten, tylko Salus był pierwszy, a później ścianę wyglądowo upodobniono do Mastero. Wizualnie wygląda to różnie. Przejdziemy po każdym, żeby była pamiątka, bo autobusy już są wycofane. Mamy 016. To się otwierało w Jelczach? Kurde, nawet nie wiedziałem. Patrzcie. To się otwierało? I było nawet na siłowniku? Ciekawostka. Także tego. Idziemy sobie dalej i zaraz jakieś techniczne omówienie i obsługa też zaraz będzie. Tego nie lubimy, więc nie będziemy omawiali. I mamy drugiego Jelcza, czyli 017. Tu już mamy kierownicę dołożoną, nieoryginalną. Ale jeszcze przejdziemy. No pachnie jak w każdym Jelczu nowszej generacji, więc to jest piękne. No Salusy, tak jak widać, drzwi pierwsze i drugie na zewnątrz, drzwi drugie w stosunku normalnie. No ale idziemy. Idziemy, proszę Państwa, obejrzeć. Salusa 015, czyli no, Salusy były tutaj 3, ten 015 był chyba w jednym z lepszych stanów, więc dlatego jest możliwość jechania. Salusy właśnie charakteryzowały się tym, że żaden Jelcz Salus nie miał mostu marki Jelcz. Wszystkie autobusy marki typu Jelcz Salus M110i, czy dwu, czy trzydrzwiowe miały mosty właśnie Raba węgierskie. Także bardzo ciekawe dźwięki mogliśmy odczuć. No ten jeden był pomalowany, właśnie jest na czerwono. One pierwotnie miały sterowniki 6000, ale ściszymy radyjko chłopakom. Niestety, przepraszam panowie, sobie podgłośnicie. Podgłośnicie sobie, ale ja tutaj chciałem nagrać jedną rzecz. Więc tak to sobie wygląda. No i tak naprawdę pokazanie wnętrza. Zaraz ja wam wszystko pokażę i później pokazanie pulpitu, bo pulpit mamy troszeczkę bardziej analogowy, przypominający Mastero z Warszawy. No jeżeli chodzi o tego typu Jelcze, no to są to autobusy średniopodłogowe, 10-metrowe. Największym ich odbiorcą był MZK Biała Podlaska. Dobrze, i mamy sobie powiedzmy właśnie Mastero, znaczy Salusa, przepraszam. Od Mastero jest taka różnica, że z powodu, że autobus jest krótszy, mamy nadkole zabudowane zbiornikiem, powiedzmy, na, tu jest chyba albo na paliwo, albo tutaj jest płyn na ogrzewanie, nie mam pojęcia, któryś z tych. No i idąc do kabiny, w sumie kabinę mamy taką mocno analogową, jak to Jelcze, do końca w sumie, ale no sprawa wygląda tak, że no będzie piszczał, bo jest mało powietrza, ale jak to Jelcz? No co mam powiedzieć, jeżeli chodzi o kokpit, to tu jest delikatnie inaczej niż Mastero, bo jest tak, mamy panel ogrzewania, mamy schowek i tutaj jest troszeczkę inaczej ten pulpit. Wyłączenie retardera to jest inaczej w porównaniu do Mastero, drzwi. Nie drzwi, oświetlenie, tak, zapala się i gaśnie tu. Oświetlenie mamy z salonu dwupoziomowe chyba w tym miejscu. I mamy jeszcze, nie, to jest oświetlenie dwupoziomowe, a to nie mam pojęcia do czego służy. Może światła mijania, chyba tak. Biegi, wiadomo, możliwość blokowania do pierwszego, drugiego, trzeciego. Radio pewnie nie działa, tachograf. Dalej mamy zegary. No, także wracając do tematu, mamy pulpit środkowy, odkręcę kierownicę, chociaż się nie powinno. Kto w Jelczu? Dobra, odkręcona. Kontrolki i różne ciekawostki, czyli to jest trochę inaczej niż Mastero. Poziom paliwa, temperatura oleju, czy płynu, ciśnienie oleju, naładowanie akumulatora, obroty, bardzo ładnie, iweczko sobie lata. Mamy pana, siema. Stalowo-Wolskiego, tego. Ale to ja nie muszę nic mówić, bo ty wszystko wiesz, tak. Więc ja uciekam. Nie no, panie Stalowo-Wolski, driverowiczu, zapraszamy. Coś dodawać, jakieś warunki eksploatacyjne, jakbyś chciał, to można się... Auto sprawowało się wyśmienicie, w latach już mówiłeś, 2.5. Znaczy, no nie mówiłem, ale tak, 2.5, 2023 tak naprawdę. Ostatnio jeszcze, na wakacjach tego roku, miał okazję po raz ostatni na jakiejś linii jechać, więc no to Jelcze świeżutko. To... Patrz, co my jeszcze zrobimy z Damianem, na grupę wrzucimy, wiesz?
Dzięki. No, mamy prędkościomierz, mamy manometry ciśnienia, bo mamy dwuobwodowy. Mamy charakterystyczne zwolnienie, jak to wielczu. No i co? Kontrolki. Poziom wody, olej skrzyni biegów, smarowanie, temperatura, powietrza, ciśnienia, niedobory, otwarcie drzwi, nie wiem dlaczego się nie pali. Zaciągnięty hamulec ręczny, zwolniony hamulec ręczny, retarder, rezerwa paliwa, ABS, ASR, czy usterka ABS-u, albo jak jest zgaszony autobus, ASR, co mamy, brak ładowania na akumulatorach, bo mamy dwa alternatory, światła długie, światła pozycyjne, mijania, migacze i kierunkowskazy i tak dalej, światła przeciwmgłowe, nie wiem co to jest, nie ruszam, bo się boję. A, nie świeci się otwarcie drzwi. A nie, to jest zezwolenie chyba. To jest przycisk przystanku na żądanie. Bo tu mamy 3, 2, 1, drzwi otwarte. Stop, przystanek na żądanie. Nie wiem, co jest stop, to jest chyba w ogóle awaria wszystkiego. Przyklęk, poziomowanie, przyklęk. To jest, nie wiem, odkręk. To taka kontrolka jak mastero. A to nie wiem. O, nam kolega wcisnął przystanek na żądanie. Właśnie, dokładnie. Tu się pojawia pyny, ży, przystanek na żądanie. Dziękujemy koledze Pawłowi. Dalej, wentylator na nogi kierowcy, wentylatory z tyłu na części wysokopodłogowej, powiedzmy, wywietrzniki elektroniczne, test kontrolek, wszystko się powinno zapalać. O, i taki dźwięk powinien być. To jest chyba jasność, oj, nie było widać, jasność mediów. I tak, lewa strona jest troszeczkę inna w tym Jelczu, bo mamy hamulec przystankowy, który trzeba uważać, bo po zamknięciu wszystkich drzwi hamulec przystankowy się wyłącza, jak to w nielubelskich Jelczach, więc trzeba uważać i mieć zaciągnięty tutaj hamulec. Tu mamy tak, przyklęk, tylko muszą być zamknięte drzwi, odklęk i poziomowanie całego wozu, podniesienie, opuszczenie, muszą być zamknięte drzwi. Światła pozycyjne, mijanie, przymgielne, przednie, tylnie, awaryjne. Żadna filozofia. No i teraz panel lewej strony, który jest też bardzo w sumie ważny, dlatego że tutaj, widzicie, zależy od konkretnego Jelcza, bo na przykład w Tarnowie i w Cieszynie Salusy mają tutaj otwarcie drzwi, a w Stalowo-Wolskich Salusach, z tego co się orientuję, wszystkie drzwi, mimo że wozy trzydrzwiowe i Białej Podlaskiej, nie mam pojęcia jak jest, ale jest otwieranie drzwi po lewej. Hamulec ręczny Webasto, czyli piec. Tu mamy ogrzewanie lusterek, włącznik prądu prawdopodobnie i not aus, czyli awaryjny wyłącznik prądu. I tak, drzwi trzecie, drzwi drugie, tutaj może nikogo nie przytrzaśniemy. Drzwi drugie bez sygnału, co prawda, się zamykają, tego jelczowego gongu, ale się zamykają, jako jeszcze starsze połówki, nie Hübnery. A pierwsze drzwi mamy z sygnałem takie, można powiedzieć, klasyczne drzwi odskokowe. Dobrze, a no jeszcze mamy wycieraczki, panoramiczna szyba, jak to Jelcz. Płynu nie ma. Mamy klakson. Mamy, co jeszcze mamy? No kierunkowskazy, długie, tak jak powiedziałem, nic ciekawego. Mamy, proszę Państwa, mamy jeszcze sobie stacyjkę, mamy właśnie regulowaną kierownicę, jak to w Jelczu, tutaj jest takie pokrętło po lewej, no i tyle. Tyle Wam mogę powiedzieć propos Salusa, już kończąc tą obsługę kokpitu. Ciekawe wozy, to nie można nic powiedzieć, że to są nudne wozy, bo naprawdę tu się dużo dzieje jak w Jelczach. No, z perspektywy pasażera jest tak, że wysoki autobus, jak każdy Jelcz. Co tam ciekawe? No, kabina, wiadomo, standardowa, z tym nowszym już stolikiem, czyli takim, jak można powiedzieć, u nas jest w Mastero, czyli już można sobie zablokować możliwość gadania przez pasażerów, no i tak dalej. No, tyle Wam powiem. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Film jest z Salusa. Do zobaczenia.